Chińczycy rozwalili system drużynowych mistrzostw świata, na których jest jedna deska amatora, czyli jeden zawodnik z drużyny musi mieć poniżej 2000 elo. No i słuchajcie, Chińczycy znaleźli gościa, który się nazywa Pang Bo, to jest właśnie ten Pang Bo świętujący sukces. No i słuchajcie, gość nigdy w życiu nie grał na oficjalnym turnieju zgłoszonym do FIDE i rozwalił wszystkich, wygrał wszystkie partie i zrobił performance na arcymistrza. No to jest po prostu coś nieziemskiego, to jest po prostu coś niesamowitego. No więc zobaczcie, tutaj drużyna Chin, no i mamy Pang Bo, nie zagrał pierwszej rundy, tutaj wszedł zawodnik 1840, a później wszedł Pang Bo i rozjechał wszystkich. No i wiecie, punkt zdobyty przez niego liczył się tak samo jak punkt zdobyty przez mistrza świata, więc no coś nieziemskiego. No i chłop miał oczywiście ogromny wpływ na sukces drużyny z Chin, która zajęła finalnie drugie miejsce. No i zobaczcie, zrobił performance na 2600, to jest performance na poziomie arcymistrzowskim. No i właśnie porozwalał tutaj dosłownie wszystkich, więc nawet boję się pomyśleć, z jakim gość rankingiem teraz wejdzie. Jeżeli na swoim pierwszym turnieju poleciał tak ostro, no to ciekawe, jaki będzie jego pierwszy ranking. Dla potrzeby obliczeń, no bo tutaj system był specyficzny, to wpisano mu ranking 1400, czyli minimalny, ale tak naprawdę jego ranking to 0. To jest karta pana Pang Bo na FIDE. No tak jak widzicie, po prostu gość no nigdy w życiu nie był na turnieju. Znaczy wiadomo, że grał w szachy, no ale nawet nie wybrał się na oficjalny turniej szachowy zgłoszony do FIDE, więc domyślam się, że leci już gruba analiza ze strony pana Włodzimierza Kramnika, tym bardziej, że no chłop zagrał idealną partię szachów. I tutaj ze smutkiem muszę powiedzieć, że ofiara pana Pang Bo zagrała hiperprzyspieszonego smoka. No i słuchajcie, ziomeczek rozwalił hiperprzyspieszonego smoka, mój ukochany debiut, z perfekcyjną dokładnością. On zagrał idealnie. Zdecydował się na posunięcie C3, które faktycznie ostatnio zyskuje na popularności. I ja tutaj lubię wariant goniec G7 z planem takim, że jak biały zajmuje sobie to centrum, co wygląda bardzo logicznie, no to ja tutaj gram D5 i goniec G4. I pozbywam się tego gońca, a później realizuję trochę taki plan z obrony francuskiej, czyli skoczek C6, skoczek E7, F5, presja na piona z D4 i później dorzucam jeszcze pion F6, żeby hetman i goniec tutaj atakowały na D4. Więc to jest plan, który ja lubię, który ja realizuję. Natomiast pan Kasenow zdecydował się tutaj na posunięcie D5, które też ma pewien sens, no bo skoro biały chce sobie to centrum zająć, no to czarny chce natychmiastowo to centrum rozbijać, ale sytuacja komplikuje się tutaj błyskawicznie. No bo oczywiście hetman czarnego wkracza do akcji i z jednej strony w tym konkretnym przypadku takie szybkie wprowadzenie hetmana do akcji nie jest błędem, ze względu na to, że pole C3 jest zabezpieczone. Zabezpieczone przez pionka białego, więc skoczek na plecy nie może temu pionkowi wskoczyć i oczywiście hetman ma tutaj w miarę stabilną pozycję. No ale w partii D4 i tak tutaj biały zajmuje to centrum, goniec G7, skoczek K3, więc plan jest tutaj pierwszy ze skoczkiem B5, a drugi z gońcem na C4. W partii wybicie, no i właśnie poszło goniec C4,
Skoczek B5 też jest tutaj grywalną opcją i dosyć jadowitą opcją, ponieważ grożą oczywiście widełki na C7, więc trzeba się obronić. No i teraz bicie na D4. No i w momencie jak czarny kontynuuje po prostu rozwój, no to tutaj następuje szachulec i bicie na A6 i dochodzi do takiej sytuacji. I te pozycje są bardzo, bardzo złożone, ale też bardzo, bardzo interesujące, no bo czarny ma parę gońców, plus tutaj półotwarte linie do atakowania, no ale z drugiej strony struktura pionowa czarnego jest fatalna. Więc jak to klasyka w szachach, coś za coś, no i wtedy dzieje się ciekawie. No ale tutaj pan Pang zdecydował się na goniec C4. Goniec C4 z atakiem na hetmana. No można tego hetmana wycofać na D8, no ale wtedy presja na F7 już robi się bardzo duża i przewaga w rozwoju po stronie białego jest kolosalna, więc raczej jest tutaj grane hetman E4 szach, tak jak widzicie jest to książkowe posunięcie i jest tutaj pułapka, którą koniecznie trzeba znać, ponieważ biały zagrał goniec E3. No i tutaj wydaje się, że bzdura ostateczna, no głupota totalna, absurd jakiś, no przecież tutaj bicie i do widzenia. Jeszcze zaraz bicie z podwójnym szachem na F2. Okazuje się, że nie do końca, ze względu na to, że następuje szach na F7 i jeżeli król zbije, to widły i strata hetmana. No oczywiście ktoś sprytny inaczej powiedziałby, że halo, halo, król F8 i żyjemy. No ale nie do końca, bo wchodzi szach i wtedy trzeba zbić, no i znowu tę stratę hetmana, więc nie da rady. W związku z tym po gońcu E3 czarny zagrał skoczek H6, bardzo dobre zagranie, no i trochę też zmuszony był do tego, no bo ta groźba bicia na F7 tutaj wisiała w powietrzu, no więc trzeba się było po prostu grzecznie obronić. Natomiast ustawienie tego skoczka na bandzie wcale nie jest takie głupie, ponieważ jak już czarny zrobi roszadę, to wtedy ten skoczek będzie chciał wejść na F5. No i tutaj oczywiście będzie stwarzał presję, więc krótko mówiąc ma to po prostu sens. W partii wybicie na D4, ten goniec już nie wisi, roszada, roszada, no i czarny zdecydował się na goniec G4, czyli tak jak widzicie, czarny ma tutaj logiczny, bardzo logiczny plan. Skoro pion D4 jest słaby, jest izolowany, no to pasuje go zaatakować, tak? Proste i logiczne. Skoczek został teraz związany. Ten skoczek chce wleźć na F5. Wieża już się czai, żeby wkroczyć na D8. Skoczek na C6. No i faktycznie bardzo łatwo sobie wyobrazić, że ta presja na izolowanego piona z D4 będzie bardzo duża. Natomiast pan Bo gra skoczek G5. No i to nie jest typ posunięcia, którego się spodziewasz od gościa, który ma zero rankingu. No, oczywiście kontruje tutaj, nie podwala hetmana. No ale wiecie, ludzie, którzy idą na swój pierwszy turniej szachowy, no to raczej tego typu akcji nie widzą. No a tutaj potężny Pang Bo przywalił. Przeszli panowie do końcówki. Poszło bicie na E3, pion tutaj odbił, no i wybicie hetmana, no i tutaj wieża odbiła. I wydaje się, że ta końcówka na plus, bo przed momentem ten pion D4 był słaby, no a teraz już jest zabezpieczony. Jeszcze dodatkowo ta wieża z linii F się tutaj zaktywizowała, więc jakiś tam delikatny profit, jakaś delikatna poprawka jak najbardziej tutaj jest. Natomiast w partii skoczek F5. No i tutaj można by sobie pomyśleć, że w sumie jest opcja na chytrego kombosa. Ja już bym się tutaj napalił na bicie na F7. I chodzi o to, że jak wieża zbije, goniec zbije, król zbije, to oddanie aktywnego skoczka i aktywnego gońca za mega pasywną wieżę
nie jest to dobry interes. No ale na sam koniec wariantu jest tutaj związanie i po prostu wchodzi G4. I jeszcze wisienka na torcie, biały zdobywa tego skoczka. Natomiast cała ta koncepcja nie przychodzi ze względu na to, że po skoczek bije F7 jest skoczek bije E3. I okej, można zrobić jakiegoś szacha z odsłony, można zrobić nawet podwójnego szacha, no ale Pang Bo prawidłowo tutaj policzył, że to się po prostu nie zgadza. To po prostu nie działa. Także nie ma po prostu żadnego groźnego szacha z odsłony w tym wariancie. No i słuchajcie, zawodnik z Chin zagrał tutaj w bardzo chytry sposób, no bo zabezpieczył sobie tego pionka i przygotował tę kombinację. I czarny wpadł jak śliwka w kompot, bo czarny zagrał skoczek C6 z planem E5, co ze strategicznego punktu widzenia jest logiczne, ale no podwala właśnie skoczek bije F7 i teraz skoczek bije E3 już nie działa, no bo skoczek oczywiście odbija, więc wieża tutaj zbiła, cyk, myk, fik. I tutaj jeszcze kolejny bardzo istotny moment, no bo oczywiście ktoś powie, tam kurde, no się ślepej kurze ziarno trafiło, no przyfarcił tutaj, a tak naprawdę to jest jakimś leszczem, ale widać, że chłop ogarnia, bo pewną taką domeną początkujących zawodników jest brak cierpliwości. Początkujący zawodnicy, jak jest coś do wzięcia, to trzeba wziąć od razu. W ten sposób myślą, a cierpliwość jest bardzo ważna. I tutaj E4. Oczywiście Pang chce tutaj wybić, ale w najlepszej możliwej redakcji. Więc to posunięcie też naprawdę pokazuje, że chłop jest mocny. W partii wieża C8 wybicie na F5, pion odbił na F5, cyk. No i teraz widzicie, jest całkowicie inna dyskusja. No bo tutaj po biciu król jest w tarapatach. No i czarny nie ma jak trzymać gardy z tymi pionami, no mógłby jeszcze tam udawać, że coś ma w tej pozycji. No i w partii E5, no to ten wrzucił F6, chodzi o to, że po biciu wchodzi D5, a jak skoczek ucieka, to wchodzi skoczek E3 z następnym dociskaniem na związaniu. No klasa, naprawdę klasa przy realizacji przewagi, bardzo pouczająca partia. No i teraz, no tutaj jeszcze parę triczków zastosował, no bo zobaczcie, czarny się tutaj czai na widły, no to normalny amator by gdzieś tam odchodził, próbował się ratować, a co robi Pang Bo? Skoczek F5, jest kontra. I teraz po wjeździe na F2 jest bicie, bicie i widły na D6, więc fajna sztuczka. W związku z tym wieża uciekła, no ale teraz już wybił, no i znowu są widły, ale widzi naprawdę Pang, bo bardzo dobrze widział tutaj taktykę, że sobie ucieka, kontrując na tę wieżę. No i finalnie tutaj bezproblemowo taką ogromną przewagę wycisnął, wjeżdżając tymi wieżami w oponenta. No i tutaj rywal został poskładany, już tutaj się poddał. Więc no niezła akcja. W ogóle, no wiadomo, ta formuła turnieju była taka, że no był wymóg zawodnika rekreacyjnego, tak to w regulaminie FIDE zostało określone, czyli amatora poniżej 2000 elo. No i zamysł był taki, że tym amatorem poniżej 2000 elo będzie na przykład sponsor drużyny, który chce sobie razem z tą drużyną zagrać. Tak było w przypadku drużyny Dudy, gdzie tam sponsor Vadim Rosenstein grał po prostu w ekipie i przerżnął 11 partii z rzędu, tak nawiasem mówiąc. No a tutaj ekipa z Chin, no to tryhardy wynaleźli jakiegoś Pang Bo, zawodnika bez rankingu, który łoił tutaj wszystkich niemiłosiernie. No i naprawdę, ten zawodnik był bardzo, bardzo ważną częścią sukcesu Chin. Natomiast Duda też może zaliczyć ten turniej do udanych, bo przywiózł 3 złote medale i 1 brązowy. Mianowicie drużynowo zajęli 3. miejsce
na drużynowych mistrzostwach świata w szachach szybkich i pierwsze miejsce na drużynowych mistrzostwach świata w szachach błyskawicznych, więc stąd te dwa medale i jeszcze dwa dodatkowe złote medale jako najlepszy zawodnik na trzeciej szachownicy. Na zawodach drużynowych no, daje się takie nagrody, powiedzmy MVP, najważniejszego zawodnika na danej pozycji. No i tutaj Duda dwa złote medale też zgarnął, także super. No i teraz widzowie, czekamy na Polanicę. 17 sierpnia startuje najsilniejszy turniej szachów klasycznych w historii Polski w Polanicy. Duda będzie tam grał, Wojtaszek będzie grał, Bartel będzie grał, Mateusz, więc dużo mocnych zawodników i oczywiście zagraniczni arcymistrzowie. Poważne szachy klasyczne na czeską Polska będzie to komentowane na bieżąco. No i trzymamy kciuki za Polaków, rodaków. Miejmy nadzieję, że Duda przełamał się na tych drużynowych mistrzostwach świata i odpali się na 150% normy, no bo wielkimi krokami zbliża się Olimpiada we wrześniu, w połowie września, także trzymamy kciuki, żeby wszyscy Polacy z reprezentacji byli na tą Olimpiadę szachową w dobrej formie.